W tym przykładzie mamy też sprawdzić, czy poniższe grafy przedstawiają funkcję. No to przejdźmy do podpunktu A. Mamy definicję funkcji na górze, czyli tak, funkcja to przyporządkowanie, które każdemu elementowi ze zbioru x przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru y. Czyli zobaczcie, faktycznie tutaj każdemu elementowi ze zbioru x jest przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru y. No bo jedynce mamy przyporządkowaną czwórkę, dwójce piątkę, a trójce szóstkę, czyli to jak najbardziej będzie prezentowało funkcję. Jeżeli chodzi o podpunkt B, no to zobaczmy. Każdemu elementowi jest coś przyporządkowane, to nam się zgadza. I czy dokładnie jeden element? No tak, no bo jedynce jest przyporządkowana tylko piątka, dwójce jest przyporządkowana tylko piątka, a trójce tylko czwórka. Nie jest powiedziane w definicji, zwróćcie uwagę, że różnym elementom należącym do zbioru x-ów nie może być przyporządkowany ten sam element ze zbioru y-ów. Nic takiego nie ma tutaj w definicji, czyli może zdarzyć się tak, że kilka elementów ze zbioru x-ów będzie miało przyporządkowane tą samą wartość, która należy do zbioru y-ów i to jak najbardziej będzie funkcja. No i spójrzmy teraz na podpunkt C. Czy to będzie funkcja, to przyporządkowanie? Otóż widzimy, że tak, w liczbie 1, czyli elementowi ze zbioru x, mam przyporządkowaną tylko szóstkę, czyli dokładnie jeden element ze zbioru y-ów, dwójce tylko siódemkę, a trójce tylko minus jedynkę. Czyli każdemu elementowi ze zbioru x jest przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru y, czyli to jak najbardziej będzie funkcja. Co prawda, tutaj mamy tą czwórkę, tak? Widzimy taką samotną wartość, czy samotny element należący do zbioru y, ale nic nie jest powiedziane w definicji funkcji, że każdy element ze zbioru y ma być wykorzystany. Mamy to tylko powiedziane odnośnie naszego zbioru x, które każdemu elementowi ze zbioru x przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru y, czyli o tym pamiętajcie, to będzie funkcja. Gdyby zdarzyło się tak, że tutaj mamy na przykład jeszcze piątkę, czyli piątka to element ze zbioru x i tej piątce nie jest przyporządkowany żaden element ze zbioru y, to wtedy już to funkcja by nie była, tak? O tym musicie pamiętać.